I witam was serdecznie, kochani. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Ja nazywam się Wiaderko i zapraszam was, kochani, do subskrypcji. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, tam jest taki czerwony przycisk, możecie go przycisnąć. A dziś bitewka zasponsorowana przez kolegę Lurys. Kolega już był u mnie na kanale. No i będzie to bitewka na pojeździe Centurion 7-1, czyli dziewiątka brytyjska Medium Tank. I coś nam kolega tutaj na początku bitwy przysypia. Ale zaraz myślę się rozkręci. Poczekajmy tutaj chwilkę. No, chyba herbatę sobie robi albo kawkę. No i chyba kawę poruszył. Dobrze. Moi drodzy. Centurion 7-1, czyli tak jak już mówiłem, med brytyjski 9 poziomu. Przez jednych uważany za bardzo, bardzo dobrą maszynkę. No dla mnie niekoniecznie. Ten pojazd już był u mnie na kanale, ale zobaczycie go jeszcze w wykonaniu kolegi Lurysa. No i dobrze, zobaczmy tutaj, co ciekawego zagra. Mapa bardzo korzystna na pewno na ten czołg jest, jak najbardziej. Dobrze. No a pojazd bardzo fajne działko ma, ponieważ na Goldzie ma pociski Hash. Czyli jak już dobrze wiecie, jakie to są pociski, one mają 210 penetracji, no ale mają alfy prawie 500, dokładnie 480. Na podstawie ten czołg ma APCR-y, które mają penetracji 268 i do tego te APCR-ki, moi drodzy, przeładowują się w niecałe 10 sekund, czy tam chyba 10 z kawałkiem, 9 sekund dokładnie przeładowuje, ale kolega ma tu rację, pewnie wentylację, tak więc na maksa ma zrobiony przeładunek, co owocuje bardzo fajnym DPM-em na minutę. 390 alfy te pociski zadają, APCR-y, no i penetracja, jak już mówiłem, 268, tak więc naprawdę bardzo dobre parametry działa. Działo skupia 2,3 sekundy. Depresja działa, opuszczanie działa, to jest 10 stopni, podnoszenie to jest 18 stopni. Pojazd ten może się poruszać maksymalną prędkością 50 km na godzinę. Ma 1720 punktów życia. No i co? Wieżyczka całkiem pancerna, mianowicie z przodu ma tutaj 254 pancerza, tak więc wygląda to na wieżę, można jak najbardziej tym czołgiem grać, jeszcze bardziej, że mamy znakomite opuszczanie działa. Tak więc bardzo dużo to daje. No i dobrze, kolega tutaj kap ma bliżej tak naprawdę drużyna, która startuje z dołu, ale pewnie już zostało to przestawione, tak mi się wydaje. Chociaż nie, to jest ten kap, co jest na środku, na tej górce. Okay. Atomik, tylko gąska niestety, szkoda. Dobra. Jeszcze na temat tego działa, celność to jest 0,32, tak więc naprawdę te parametry działa są tutaj świetne. No i dobrze. Zastanawiam się, po co kolega wozi te 7 odłamkowo burzących, jak tak naprawdę hesze służą tutaj za odłamkowo burzące. Proszę bardzo, jest przebicie. Atomik, czwarte przebicie, 1500 HP. No i drużyna tutaj kolegi przegrywa. Jednym czołgiem, właśnie Arta ściągnęła tutaj jednego z przeciwników. Dobra, i zobaczmy. Dostał. Pięknie. Bardzo szybko lecą te pociski, jak widzieliście. Myślałem, że trzeba było trochę większe wyprzedzenie dać, ale live dostał finalnie. Pojazd ten cofa jeszcze też 20 km na godzinę. Tak więc tak to wygląda. No i no, tak jak mówię, jest to przez jednych uważany za naprawdę dobry czołg. Też pewnie dlatego, że spota na podstawie ma 410, tak więc to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobrze ten czołg wykrywa inne czołgi. No i dobra, zobaczmy. Kolega jest tutaj gotowy na wyjazd. O, proszę. T32 Proto. Chyba zaraz dostanie. Tak jest, wyjeżdża. Proszę bardzo, pełna płyta.
kontowanko, pięknie. Bardzo ładnie tutaj zagrane to kontowanie. No i zaraz zostanie. Tak jest. Pierwszy frag na koncie kolegi. Jest 5-7. Jedzie atomik. I atomik zaraz dostanie. Tylko. Dobra, super. Tutaj przytomnie kolega widział, że działo przez tańcowanie na górce. Nie miało możliwości strzelenia tego atomika. Poczekał chwilę z strzałem, aż czołg, aż kadłub się tak naprawdę wyrównał. No i dobra, zobaczmy, co tutaj dalej będzie kolega robił. Chyba puścił się tutaj w pogoni za tym lightem. Mhm. Tylko ciekawe, czy on tam jeszcze gdzieś będzie. Ale jak nie będzie light, to stoi jeszcze jakiś med. O, jest i lightik. Dobra. Pięknie. W ostatniej sekundzie się chował ten light. Bardzo dobrze, że tutaj został ściągnięty. I trzeci frag ląduje na konto kolegi. I kolega jedzie po meda. Tak jest, jest i med na wykończenie, tak więc... Dobranoc, czwarty frag. I sytuacja bardzo niekorzystna. Jest 11-8 dla drużyny przeciwnej. O, pięknie. Pięknie tutaj, że kolega nie jechał dalej, tylko zahamował. I jest kolejny light ściągnięty, bardzo fajnie. Super, super. 11-9. Dobra. No, jest 12-10. Stało 5 czołgów na 3 czołgi. Dobra, zobaczmy. 9. Dolna płyta, jak najbardziej siadło. Znakomicie. No właśnie ta arta. Ta arta może tutaj koledze pokrzyżować trochę plany, ale... Jest kolejne przebicie i jest czołg na wykończenie, ten obiekt. Jest jeszcze jeden. Pięknie unikniony się tutaj. Pięknie został unikniony pocisk artyleryjski. Bardzo ładnie. S-101 dostaje. Dobra, czy siądzie? Niestety nie, szkoda. Oho, jest kolejna dufa. Magazynek. Dostał, pięknie. Szósty czołg na koncie kolegi. 4400 uszkodzeń. No i właśnie, gdzie ten obiekt tu jest? Wyjeżdża obiekt, dolna płyta. Aj, trzeba było przycelować lepiej. No, niebezpiecznie się zrobiło. Gąska zerwana, arta pewnie mierzy tutaj w kolegę. Dobra. I tak jest, wystawił za mocno kółko ten obiekt, ale ST1 tutaj też pokarał kolegę. No i trzeba się trochę ruszać, bo arta. No właśnie, arta nie trafiła na szczęście, było słychać. Ja cię sun, ale czołgi ciężkie, same czołgi ciężkie to wyjeżdżały, dobrze, dostał. Skrycz, no dobra. I SC... dużo szczęścia. Dużo szczęścia tutaj z tym odbiciem. No co ten med zrobił? Nie wiem, dlaczego tak agresywnie pojechał. Już mógł lepiej by zrobił, jakby pojechał tak naprawdę po artę ten med, no ale... No i kolega zostaje sam na 3 czołgi. Ale zobaczymy, co tutaj ugra. No wypadałoby zmienić pozycję teraz, jak oni doskonale wiedzą, że kolega tutaj jest, albo przynajmniej strzelać z krzaka. Żeby nie byłoby wykrycia, a tak właśnie, proszę bardzo. I jest zniszczenie, dobrze. 9 padła. Została jeszcze jedna 9. Przepraszam, 8 i artyleria. Jaka tam jest artyleria? Zaraz zobaczę. Kolega jedzie teraz po artylerię. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, tym bardziej, że wie, gdzie jest wróg. Na pewno tego nie skapuje. Został sam tutaj na mapie z artylerią, więc żeby skapować bitwę na tej tak dużej mapie, tutaj wiem, że jest długi, długi czas kapowania. I jest już Radley Walters, tak więc pól do wyciągnięcia, moi drodzy. Pól na Centurionie do wyciągnięcia, bardzo ładnie. Gdzie ten grubasek siedzi kwadratowy? Zobaczmy, czy siedzi na prawo? Czy jest gdzieś tutaj?
Kolega zmienił na odłamkowo burzące. Nie wiem dlaczego. Zdecydowanie lepszy byłby w tej sytuacji, tak jak już mówiłem, ten hash. Arte nie zawsze wchodzi z burzących, bo jednak niektóre arty mają trochę więcej pancerza w niektórych miejscach i można się przeliczyć na tych burzących. Ale jest arta. I teraz, żeby burzący wszedł za maksa, no właśnie, trzeba celować w wieżę, a nie w gąski, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, jeżeli ściągacie artę, to celujcie w te miejsca z burzących, które wiecie, że jest penetracja, znaczy, że pancerz tam jest bardzo, bardzo cienki. Gąski to jest od razu automatycznie podwójny pancerz i nie wchodzi praktycznie nigdy za tą całą sumę, która powinna wejść. Kolega włączył z powrotem na APCR-y. Jest na dobrą sprawę, była siódemka arta, ona ma chyba 350 życia, tak z normalnego pocisku APCR wysiadła za pierwszym strzałem. A tak, jakieś tam ryzyko było, mogłaby się odwrócić, strzelić czy coś. No ale na szczęście się to skończyło bardzo dobrze tutaj dla kolegi. No i kolega wraca po ciężkiego. O proszę, nawet nie musi, bo wie gdzie jest. Niestety nie było trafienia, szkoda. Ale to jest dziewiątka na ósemkę, tak więc tu na pewno już będzie wygrana na 100%, proszę bardzo. Gąska, jak żeby inaczej. I proszę Państwa, ziemia, niestety. Było odbicie teraz, tak więc spokojnie, zaraz powinno, oho, dolna płyta, bez problemu. I jest wygrana. Serdeczne gratulacje. Medal Pula ląduje na konto kolegi. Bardzo fajna bitwa. No i co? Oby więcej takich bitewek. A my słyszymy się i widzimy jutro. Pamiętajcie, kochani, kto nowy, niech subskrybuje, oby was nie ominęła żadna bitewka. Dzięki jeszcze raz za powtórkę. No i co? Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Narka, cześć.